Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. To ostatni wieczorny, rekolekcyjny moment, w którym chcemy przygotować się do dnia następnego. Postanowiłem bowiem, by w tym czasie szczególnym, kiedy jesteśmy na pustyni, także w naszych domach, zaproponować Wam jeszcze wprowadzenie na poranek. To będzie wprowadzenie jakby do całej drogi Lectio Divina z tekstem, który, przypomnę, pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza, 23 rozdział, wersety od 33 do 46. I to spotkanie z miłosiernym nazwałem miłosierny i łotry. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się tym psalmem, którym Jezus w Ewangelii Łukasza modli się przed skonaniem, przed oddaniem ostatniego tchu. To modlitwa, którą Hebrajczyk wierzący modlił się szczególnie wieczorem, przed zaśnięciem. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. Skłoń ku mnie ucho. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą obronną, zamkiem warownym dla mego ratunku. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupujesz, Panie, Boże wierny. Matko pięknej miłości, módl się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Drodzy, najpierw wprowadzenie w kontekst tego wydarzenia na Golgocie, które dla nas jest wydarzeniem zbawczym, kulminacyjnym. My wiemy, że otwiera na ten moment najpiękniejszy na doświadczenie Paschy, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pamiętajmy, Łukasz wydaje się, że to szczególnie podkreśla w swojej Ewangelii, sercem Ewangelii jest przesłanie o Ojcu, który kocha, o Bogu miłosierdzia. Jezus przychodzi jako miłosierny, Syn Ojca i przychodzi zbawić wszystkich, bez wyjątku wszystkich, więcej. Idzie za każdym grzesznikiem, szuka tak długo, aż go znajdzie. Przychodzi do każdej historii życia i to niezależnie od tego, jak bardzo jest uwikłana w grzech. Niezależnie od tego, jak bardzo ranił go człowiek swoim odejściem. I czeka we drzwiach domu. Zobaczyliśmy to chociażby w przypowieści Jezusa o miłosiernym Ojcu. Czeka tak długo, aż wrócimy z dalekiej krainy grzechu. Wypatruje nas na dziedzińcu naszego grzechu, jak wypatrywał Piotra, ufając, że jak on podniesiemy oczy, spotkamy się z jego miłosiernym wzrokiem. Wyjdziemy na zewnątrz dziedzińca grzechu i wybuchniemy płaczem, gorzko zapłaczemy. Miłosierny działa delikatnie. On działa w ukryciu. On przechodzi i za chwilę może już być niezauważony. Ale taki miłosierny Bóg może być źle odczytywany w historii ludzkich dziejów. Może być odczytywany jako Bóg słaby, jako wielki nieobecny, który nie radzi sobie z historią człowieka. Gubi go
gubi panowanie na zakrętach dziejów. Możemy odbierać go jako wielkiego budowniczego, któremu się nie powiodło, który zgubił plany naszego życia, plany tego świata. Być może nie brakuje dzisiaj ludzi w tej sytuacji ekstremalnie trudnej, którzy tak myślą o Bogu. I Łukasz mówi nam w każdym wersecie Ewangelii, że jakakolwiek ludzka historia uwikłana w zło, zagubiona, zdruzgotana przez grzech, nie może zdruzgotać miłości Boga. Bóg nigdy nie gubi człowieka. I Jego zwycięstwo Jezus jest już przesądzone. Powiedział nam to w Ewangelii. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Nie mówi, ufajcie, może zwyciężę świat. Może zwyciężę to, co się dzieje. Jam zwyciężył świat. Zwycięstwo jest już przesądzone, a do nas należy być świadkami tej nadziei. Tam, gdzie po ludzku wydaje się, że Bóg milczy i przegrywa z ludzką biedą, grzechem, z ludzką niewiarą, tam moc Jego miłości, właśnie tam, odsłania się w pełni. I Bóg, powiedziałbym z upodobaniem wręcz, wybiera kruche miejsca w ludzkiej historii. Najbardziej ukryte, jak Nazaret, jak Betlejem, jak serce Maryi. I zaczyna przemieniać naszą historię i nasz świat od wewnątrz. Jakby nierozpoznany. Tak działa Bóg pełen mocy od wewnątrz. To jest Jego boska logika zbawiania świata. To jest boska logika wszechmocnej miłości. Czy ja wierzę w takiego Boga? Czy zgadzam się na tak działającego Boga w świecie? I tak jak wcielenie Boga w ludzką historię, przecież świętujemy to każdego roku, śpiewamy kolędy. Rozpoczęła się historia odwiedzin w tym świecie Boga wcielonego w najbardziej podłym miejscu, w stajni, która przypomina ludzki grzech, w żłobie, którym jest ludzki grzech. W tym kruchym ciele niemowlęcia przychodzi do nas. A szczyt dzieła zbawczego objawia się w miejscu, które z ludzkiego punktu widzenia jest najbardziej marne. Ostatnie miejsce, jakie Bóg mógłby wybrać na to, aby tam zbawiać świat. Przecież to miejsce przeklęte, miejsce stracenia dla przestępców największych, miejsce zwane Górą Czaszki, już sama nazwa przeraża, miejsce za murami świętego miasta, poza miastem, gdzie jest świątynia Boga. To miejsce staje się punktem kulminacyjnym Jego dzieła zbawczego. Drodzy, mówię o tym, bo w ten sposób powoli dochodzimy do sedna przesłania naszej ostatniej rekolekcyjnej lekcji. Jeśli wczoraj zatrzymaliśmy się w samym sercu, można by powiedzieć, dziedzińca, na którym Piotr doświadcza miłosierdzia, spotkania z miłosiernym Jezusem, to teraz jesteśmy świadkami, jak słowo orędzia pełnego miłosierdzia, orędzia paschalnego, wypełnia się na naszych oczach. Bo to właśnie w Jezusie zwleczonym z ostatniej szaty, ogołoconym, bezradnie wiszącym na krzyżu,
umierającym, konającym w samotności. W Nim w pełni objawia się tajemnica miłosierdzia. Boża logika zbawienia, logika zwyciężania zła, śmierci, przyznamy, idzie w poprzek, całkowicie w poprzek ludzkim zamysłom. I realizuje się na drodze zupełnie innej, niż spodziewałby się każdy z nas. Mówię o tym, drodzy, bo dzisiejszy świat, my osobiście, bo tworzymy ten świat, potrzebujemy nawrócenia w naszym myśleniu. Być może zostały nam dane również te czasy po to, abyśmy nawrócili się w naszym myśleniu. Musimy wyjść poza horyzonty swoich zapatrywań na życie. Musimy zmienić swoje spojrzenie na rzeczywistość, by odnaleźć życie tam, gdzie wszystko wydaje się mówić o śmierci. Musimy nauczyć się patrzeć głębiej na historię oczami Boga. To są oczy Kyriosa, Pana, który najbardziej przeklęte godziny ludzkich dziejów, zanurzone w największe grzechy, w ludzkie choroby, w ludzkie uwikłania. Najbardziej przeklęte godziny potrafi zamienić w godzinę zbawienia. Godzina próby okazuje się godziną zbawienia. Ale musi nas nauczyć słuchać orędzia paschalnego. Ono jest silniejsze od największych ludzkich nieprawości. Jest większe od ludzkiego grzechu. Jezus uczy nas słuchania orędzia paschalnego na Golgocie. W momencie, kiedy słyszymy Jego ciężki oddech, widzimy Go konającego, widzimy Go w agonii, przybitego do krzyża, bezradnego. Właśnie w tym momencie, w takim stanie, w jakim Jezus jest i jawi się naszym oczom, głosi nam orędzie zbawcze. Jeśli uchwycimy się tego orędzia, wtedy w największych nawet ciemnościach, takich jak te, które zalegały górę czaszki, doświadczymy mocy zbawczej Jego orędzia. Góra czaszki, która kojarzyła się do tej pory jedynie ze znakiem przekleństwa, z konającymi na niej skazańcami, od tego momentu staje się świętą górą, górą zbawienia, górą, o której wie cały świat, do której każdy może się zbliżyć i na nią wejść. I tam może się spodziewać, że przekleństwo, które dotyka naszego życia, a którym jest grzech, Bóg może zamienić w błogosławieństwo. My tym znakiem przekleństwa, jakim widzieli go chociażby Rzymianie, ale i Żydzi, dzisiaj tym znakiem przekleństwa się błogosławimy, bo odkąd Jezus to miejsce zajął, miejsce przekleństwa, dla nas staje się miejscem błogosławieństwa. Wszelki bezsens zamienia w sens. Cyceron, który był nie tylko poetą, był także żołnierzem, więc możemy przypuszczać, że uczestniczył w egzekucjach potwornych, takich jak ukrzyżowanie, to on napisał i powiedział, że ukrzyżowanie to najbardziej okrutna, potworna tortura, jaką człowiek mógł wymyślić człowiekowi. A tymczasem Jezus to, co potworne, co przeklęte, zamienia w błogosławieństwo. A to oznacza, że nie ma w moim życiu takiego miejsca, które bym uznawał za najbardziej przeklęte. Takiej godziny, którą od dawna przeklinam. Takiej sytuacji, takiego wydarzenia w moim życiu, które jawi mi się jako przekleństwo.
i nie chciałby, by kiedykolwiek się wydarzyło. On to wydarzenie, tę godzinę, to miejsce, prawda, przeklęte, może zamienić w błogosławieństwo. Ilekroć się błogosławię znakiem krzyża, tylekroć Jezus ukrzyżowany mi o tym przypomina. Święty Jan Paweł II wypowiedział kiedyś słowa prorocze dzisiaj z perspektywy tego, co doświadczamy. Tak możemy je odczytywać. Chrystus, cierpiąc za nas wszystkich, nadał cierpieniu nowy sens. Wprowadził je w nowy wymiar, w nowy porządek, w porządek miłości. To cierpienie, które otwiera drzwi nadziei na wyzwolenie, na ostateczne wyrwanie ościenia, który rozdziera ludzkość. Jest to cierpienie, które pali i pochłania zło ogniem miłości. Wyprowadza nawet z grzechu wielorakie dobro. Jan Paweł II. Poruszają mnie te słowa. On cierpienie potrafi zamienić w miłość. Nadać cierpieniu, które kojarzy nam się z chaosem, nadać mu porządek, porządek miłości. Te dni są także dla nas wielką szansą, by nasze życie się porządkowało. Jezus z pewnością przychodzi do nas, by poprzez miłość porządkować nasze życie. To wszystko, co zostało zaniedbane, co zamieniło się w chaos w naszym życiu, przychodzi i porządkuje. Wirus, koronawirus jest jakimś rodzajem przekleństwa. Nie mamy wątpliwości. Przypomina nam o tym, że urodziliśmy się zranieni grzechem śmiertelnym, pierworodnym. I że wszyscy zmierzamy także ku śmierci, ale w Jezusie wiemy, że jest to jakby moment zamknięcia i otwarcia oczu. Ale Jego miłość jest większa od wszystkiego. Jeśli Bóg poradził sobie z tym największym wirusem, powtórzę jeszcze raz to, czym się już podzieliłem. Jeśli Bóg poradził sobie z tym wirusem, jakim był grzech pierworodny, który mógł nas uśmiercić na wieczność, to nie ma takiego zła. Nie ma takich wirusów w naszym życiu, których On nie mógłby zamienić w dzieło zbawienia. I dlatego potrzebujemy na końcu rekolekcji tej lekcji, w której odnowi się nasza wiara, nasze credo w Boga, który zbawia. Otóż Łukasz przedstawia wydarzenie śmierci Jezusa na krzyżu w taki sposób, byśmy z perspektywy miłosiernego, wiszącego na krzyżu, mogli głębiej odczytać historię świata i historię osobistą. Jak to rozumieć? Otóż jeśli zwrócimy uwagę na następujące po sobie obrazy męki i śmierci Jezusa u Łukasza, zauważymy, że on tak stara się przedstawiać kolejne sceny, abyśmy my, wpatrując się w nie, poczuli, że jesteśmy prowadzeni do samego epicentrum wydarzenia i wobec którego nie możemy inaczej się zachowywać, jak stać i wpatrywać się, stać i kontemplować. Powoli, wpatrując się, zauważymy, że to nasze wpatrywanie się staje się coraz bardziej angażujące, że zamienia się w kontemplację. Zaczniemy zauważać, widzieć wszystko nowymi oczami, głębiej, głębiej niż pozwala dotrzeć ludzki wzrok. W pewnym momencie Łukasz zapisuje słowa, które następują po wersetach naszej lekcji. I trzeba koniecznie je włączyć w lekturę, w całościową lekturę. To jest istotny kontekst. Napisał, że lud stał i patrzył się. Na kogo patrzył? To część naszej lekcji, przepraszam. W co się wpatrywał? W kogo? W
wpatrywał się w ukrzyżowanego. Ten jeden szczegół obrazu wywołuje tak silne wrażenie, że nie mam wątpliwości, co chce powiedzieć Łukasz. Patrz uważnie. W centrum całego ewangelicznego opisu, w jego punkcie kulminacyjnym, w którym gromadzą się wszystkie wydarzenia, do tej pory oglądane wydarzenia, wszystkie wydarzenia Twojego życia, wszystkie sytuacje, które przeżyłeś, w punkcie kulminacyjnym, w centrum tego wszystkiego, co jest Twoim życiem, jest Jezus ukrzyżowany, który zmartwychwstanie. Łukasz tak przedstawia wydarzenia ukrzyżowania, abyśmy nie mieli wątpliwości, że ukrzyżowany staje się niejako osią całej ludzkiej historii. I opisane przez Łukasza wydarzenie pokazuje także, jak z tego centrum, w którym wszystko wydaje się mówić o śmierci, promieniuje życie. Przenika powoli wszystkich łotrów znajdujących się na górze czaszki. Wszystkich łotrów. Nie mam na myśli jedynie tych dwóch, którzy również wisieli i konali z prawej i lewej strony Jezusa. Wszyscy ci, którzy przyczynili się do wydania Jezusa, do Jego śmierci, do tej okrutnej męki, byli łotrami. Ale jeśli to mówię, to muszę także przyznać się do tego, że ja do nich należę. Ja także jestem powodem Jego męki. Muszę odnaleźć swoje miejsce także wśród tych łotrów. Muszę powiedzieć tak, to także część mojej historii życia. Niejednokrotnie zachowałem się wobec Jezusa jak łotr. Ale jednocześnie właśnie z tej lekcji płynie dla mnie ogromna pociecha, bo z tego epicentrum wydarzenia, od ukrzyżowanego, promieniuje światło, światło miłosierdzia, które przenika moje oczy, przenika serce, przenika życie każdego z łotrów. By każdego z łotrów zamienić, jak w tradycji zostało to określone, tradycji Kościoła, w dobrego łotra. Czuję się bliźniakiem tych łotrów. Nie jestem inny. Nie jestem lepszy od nich. Jezus konający przenika wszystkich swoim wzrokiem. I zobaczymy to w szczegółach, gdy będziemy z kolejnych wersetów lekcji zbierali słowo dla naszej medytacji, ale także chcę uprzedzić dla naszej oracji i dla naszej kontemplacji. Zobaczmy, jak życie promieniujące od krzyżowanego, ono nie tylko dotyka, ale zaczyna przenikać, przemieniać stojących obok krzyża, którzy przyszli tam ze swoją niewiarą, ze swoją złością, z pogardą, z nienawiścią do ukrzyżowanego. Ta miłość, która emanuje z krzyża, powoli ich przemienia. I Łukasz o tym pisze. By to zobaczyć, musimy stanąć blisko krzyża. Łukasz wręcz wydaje się sugerować, że to konieczne. Usłyszeć głębiej lekcję oznacza wejść w sam środek wydarzenia. I dopiero z tej perspektywy zobaczymy głębiej całą panoramę wydarzenia. Będziemy zdolni usłyszeć to, co tak naprawdę dzieje się na miejscu zwanym Golgota, Góra Czaszki. Nie patrzmy jedynie od zewnątrz, bo wtedy będziemy wchodzili w coraz większe ciemności. Lekcja humana nie wystarcza. Można zwątpić. Bieg historii staje się coraz bardziej ponury, złowrogi, kiedy jedyna lektura nasza to jest lekcja humana. Czytanie po ludzku rzeczywistości. Jak przeczytać dzisiaj? Jak dzisiaj przeczytać po ludzku dobrze tę rzeczywistość, w której znaleźliśmy? Znaleźliśmy się. Kto z ludzi ma odpowiedź na tę godzinę próby?
Natomiast zmienia się diametralnie nasze zgłębianie lekcji, ale także przez to zgłębianie naszej historii życia, gdy historię męki, śmierci Jezusa zaczynamy czytać od strony Golgoty, to znaczy od strony Jezusa ukrzyżowanego, jakby patrząc z perspektywy Jezusa ukrzyżowanego na całą historię, która dzieje się w tym momencie, na ten świat, który grawituje wokół tego epicentrum. Łukasz wyraźnie zachęca, abyśmy czytali ten tekst naszej lekcji, wpatrując się cały czas w ukrzyżowanego. Miejmy go w naszej wyobraźni, w naszej pamięci, w naszym sercu, bo w jego spojrzeniu możemy odnaleźć właściwe spojrzenie na wszystko, co się dzieje dookoła. I tak codziennie. To jest lekcja divina, by w jego spojrzeniu odkrywać nowe spojrzenie na rzeczywistość, która jest dookoła nas. Otóż jeśli będziemy wytrwale stali pod krzyżem, jeśli będziemy się wpatrywali w Jezusa, słuchali słów, które padają z Jego ust, wtedy zauważymy, że im dłużej tam trwamy, im dłużej jesteśmy przy krzyżu, wsłuchujemy się w słowa Jezusa, tym mocniej doświadczamy wrażenia, że przy ukrzyżowanym tak naprawdę nie panują ciemności. Pojawia się światło, które można jedynie zobaczyć oczami duszy, oczami wierzącej duszy. Od ukrzyżowanego nie promieniuje ciemność śmierci, ale jasność życia. Bóg nie jest źródłem ciemności. Kiedy zaczął stwarzać świat, już wtedy powiedział, niech stanie się światło i stało się światło. Bóg jest źródłem światłości. Im bardziej się do Niego zbliżasz, tym więcej masz światła w sobie, tym więcej widzisz. Bóg rozświetla twoje oczy, twoją pamięć, twoje serce. Potrafisz czytać jak On życie, historię, nawet tę najbardziej trudną. Innymi słowy, jeśli na historię toczącą się wokół krzyża, która symbolizuje historię świata uwikłaną w grzech, tragiczne pomyłki, łącznie z tą najtragiczniejszą, jaką jest wydanie na śmierć Jezusa miłosiernego. Popatrzymy na wszystko od strony Jezusa ukrzyżowanego, zobaczymy, że ta historia, cała historia zmierza w kierunku światła, światłości wiecznej. Historia świata nie zmierza w kierunku śmierci, w kierunku życia. Nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. On jest Bogiem życia i prowadzi zawsze ku życiu. Jesteśmy więc w centrum jakiegoś paradoksu, musimy to przyznać. Ale to, co po ludzku wydaje się być paradoksem w odwiecznych zamiarach Boga, jest realizowaniem historii zbawienia, która głosi orędzie życia tam, gdzie wydaje się panować śmierć. Bo wszyscy stojący pod krzyżem mają w sobie to ludzkie przeświadczenie, że śmierć panuje ostatecznie, nawet nad nim. Spróbujmy więc odnaleźć się wśród ludzi, którzy stoją bliżej albo dalej krzyża. Znajdźmy swoje miejsce. Pomoże nam to wpatrywać się, wsłuchiwać w Jezusa, ponieważ wszyscy, których tam spotykamy, patrzą w kierunku ukrzyżowanego, czekają na Jego słowa, na Jego gesty. Każdy ze swoją intencją, ze swoimi motywacjami, z którymi przyszedł pod krzyż. I najważniejsze słowa, których nikt się nie spodziewał pod krzyżem, stają się kluczem dla całej naszej lekcji. Stojący blisko ukrzyżowanego, możemy je głębiej usłyszeć, lepiej. To są słowa, z których wychodzi światło i rozprzestrzenia się na wszystkich stojących pod krzyżem. Usuwa cień śmierci, a wprowadza światło. Jezus miłosierny. Co to za słowa? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Otóż Łukasz nie zatrzymuje się długo na samym ukrzyżowaniu Jezusa. Nie chce, byśmy się zatrzymywali jedynie na cierpieniu fizycznym Jego. Ono było potworne, ale on się zatrzymuje na cierpieniu, którego Jezus doświadcza w duszy, w sercu swoim.
I dlatego od razu naszą uwagę skupia na Nim. Jaki obraz staje nam przed oczami? Obraz Jezusa ukrzyżowanego pośród dwóch złoczyńców, łotrów. Właśnie to chciał osiągnąć Łukasz. Chce zatrzymać każdego z nas przy tym obrazie, abyśmy nie rozpraszali naszej uwagi pośród innych szczegółów, ale mieli przed oczami samego Jezusa konającego na krzyżu wśród łotrów. Wydaje się, że Łukaszowi zależy także na tym, abyśmy zauważyli, że męka, śmierć Jezusa, że ona jest przeżywana razem z łotrami. Już werset wcześniej wspomniał o nich, że przyprowadzono dwóch innych złoczyńców, aby ich z Nim stracić, z Nim. A teraz przypomina ten fakt. I jak zobaczymy później, właśnie między nimi i Jezusem, przed samą śmiercią, nawiąże się poruszający dialog. Póki co obraz jest wstrząsający. Obraz, który uświadamia, że Jezus umiera jedną z najhaniebniejszych śmierci, zarezerwowaną zwykle przez Rzymian dla niewolników i buntowników. To jednak nie zmienia silnego wrażenia, przeżycia, że Jezus, którego widzimy na krzyżu, nie jest godnym politowania skazańcem. Jest Kyriosem, nie przestaje panować nad brutalnym światem przemocy. Głosi nadal orędzie miłosierdzia, aż do ostatniego tchu, a potem także swoją śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem. Jezus nie mówi z krzyża jak godny politowania skazaniec, który szuka wsparcia. Mówi jak ten, który panuje nad ludzką historią, jest o nią dogłębnie zatroskany. Drodzy, Jezus z wysokości krzyża, który masz powieszony w swoim domu, na ścianie twojego pokoju, przemawia jak panujący i mówi ci i przekonuje: ja panuję nad twoim cierpieniem, nad twoim lękiem, nad twoim osamotnieniem, nad twoją bezradnością. Jezus panuje. Jezus na krzyżu to nie ktoś bezradny. To zwycięzca śmierci, to żyjący, zmartwychwstały. Takimi go widzimy. Tak często był również w tradycji Kościoła przedstawiany. Na krzyżu już jako zmartwychwstały. Tak go będzie przedstawiał Jan. On jest Panem życia. Swoje panowanie wyraził właśnie tymi słowami: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ten, który przebacza, ten panuje. Ten, kto nie potrafi przebaczać, prędzej czy później nie potrafi zapanować już nad swoim życiem, nad swoimi słowami, nad swoimi myślami, gestami. Kiedy prowadzeni przez Łukasza stajemy na miejscu czaszki, wpatrujemy się w ukrzyżowanego Jezusa, słyszymy: lecz Jezus mówił. To znaczy, Łukasz tak rozpoczyna zdanie, że kiedy zaczynamy słuchać samych słów Jezusa, możemy przypuszczać, że jeszcze w czasie, gdy go krzyżowano, właśnie w tym momencie, kiedy doświadczał okrucieństwa, przemocy, w tym momencie jednocześnie on prosi i nalega i powtarza. Cały czas prosi Ojca. Cały czas powtarza: przebacz im. Nie wiedzą, co czynią. Ale to mi mówi, w pewnym momencie tak zacząłem czytać ten werset i następne, że słowa Jezusa, słowa przebaczenia wyprzedzają każde inne słowo, które za chwilę wyjdzie do stojących pod krzyżem. Także każde inne słowo, które wyjdzie z ust stojących pod krzyżem. I jego modlitwa o przebaczenie wyprzedza wszystkie obelgi, wszystkie drwiny, prowokacje, złe gesty.
wypowiada przez dłuższy czas słowo przebaczenia, jakby chciał dotknąć nim, przeniknąć każdego, kto jest pod krzyżem. I wszystko, co dookoła nasączone jest grzechem, złością, nienawiścią, przeniknięte zostaje przez Jego przebaczające słowo. To Jego słowo przebaczające staje się jakby prewencją. Uprzedza, ochrania, staje się jakby tarczą wobec całej tej złości, która wylewa się z serc, z myśli, z uczuć, ze słów stojących pod krzyżem. Spełnia się to, co zapisał Izajasz, prorokując. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. A więc Jezus zwraca się do Boga jako swego Ojca. Poruszająca do głębi jest ta modlitwa. Ona opowiada zażyłą więź między Jezusem i Ojcem. A więc w chwili, pomyślmy, niewyobrażalnego cierpienia. Jezus swoją modlitwą mówi, że nie buntuje się. Staje przed Ojcem jak dziecko i wyznaje wiarę w Jego ojcostwo, w Jego ojcowską miłość. I nie prosi za sobą, On prosi za innymi. Za kogo się modli? W tej chwili, gdy Jego ciało jest rozciągane na krzyżu, rozdzierane gwoździami, za kogo się modli? Za wszystkich bez wyjątku. Od samego początku mówi, że przychodzi ogłosić rok łaski od Pana dla wszystkich. Od początku Ewangelii to mówi. Dusząc się teraz, tracąc oddech, mówi: odpuść im. Czyli tłumacząc inaczej to słowo, którego używa Łukasz także w 4 rozdziale, zdejmij z nich ciężar, uwolnij ich od tego ciężaru złości, który ich dusi, który ich przygniata. I co więcej, tłumaczy ich przed Ojcem. On jeden mógł ich usprawiedliwiać przed Ojcem, nie wiedzą, co czynią. Oto korzeń grzechu, każdego grzechu. Agnoja, ignorancja. Każdy z nas jest odpowiedzialny za własną ignorancję. I to ignorancja stała się korzeniem tej przemocy. Nie rozpoznali miłosiernego, nie rozpoznali czasu zbawienia. Byli tak bardzo zaślepieni, tak bardzo skupieni na własnych racjach, na własnej teologii, która nie okazała się teologią Boga, rzec można, że zabili sprawiedliwego. I jego modlitwa, drodzy, modlitwa pełna miłości obejmuje całą teraźniejszość. Przenika całą ludzką historię grzechu i nieprzerwanie toczy się aż do dzisiaj. Dzisiaj. Także dzisiaj Jezus wypowiada te słowa nad każdym z nas. Jezus nie przestaje prosić Ojca o przebaczenie dla stojących pod krzyżem, dla całego świata, który jest zgromadzony pod krzyżem i nie przestaje tłumaczyć każdego bez wyjątku. Gdyby wiedzieli, kogo krzyżują, nie uczyniliby tego. Jezus jest pierwszym wierzącym w ludzkie nawrócenie. Jezus wierzy, że dotrą do korzenia swojego grzechu, do ignorancji, że wezmą odpowiedzialność za swoją ignorancję, że zmienią postawę. A lud stał i patrzył. Już na ten werset zwróciliśmy uwagę. Patrzy na początku z ciekawością. Nic więcej nie robi. Ich wpatrywanie się nie angażuje ich. Ono, to jedyne zaangażowanie, to ciekawość. Nie zmienia ich to ludzkie patrzenie.
Łukasz opisuje nam w szczegółach reakcję stojących pod krzyżem. Jakby na przekór modlitwie Jezusa nie wykazują żadnego znaku nawrócenia. Co więcej, odpowiadają drwiną i obelgami. Myślę o tej garstce wierzącej, którzy są tam pod krzyżem. Jeśli będziemy czytali w kontekście Ewangelii Jana, widzimy tam Maryję, widzimy grono bliskich uczniów, umiłowanego, kobiety. Ta garstka wierzących widzi, jak ta modlitwa nie zmienia tego świata, nie zmienia tych ludzi. Nadal pozostają niewierzący. Mało tego, drwią, wyśmiewają tego, który kona za cały świat. Jak łatwo wtedy zwątpić. Jak łatwo wtedy pytać, czy rzeczywiście wiara ma sens, skoro modlitwa Najwyższego Jezusa ich nie przemienia, Jego miłosierdzie ich nie przemienia. Najpierw widzimy i słyszymy członków Wysokiej Rady. Mówili drwiąco, kręcąc nosem, tak by można tłumaczyć, krzywiąc się. A więc podczas gdy prosty lud patrzy i gdy Jezus się modli o przebaczenie, oni, duchowni przywódcy religijni, autorytety, śmieją się z Jezusa. Organizują publiczne pośmiewisko. I Łukasz używa tutaj czasu przeszłego, niedokonanego. Sugeruje, że trwa to jakiś czas. Może i długi czas trwało. Zaufał Panu. Niechże go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Dramaturgia ich zachowania zawiera się zwłaszcza w fakcie, że obśmiewają to, co dla nich samych jest czasem łaski od Pana. Obśmiewają dzieło zbawienia. Łukasz kontynuuje opis. Zwraca uwagę na kolejną grupę świadków wydarzenia. Teraz i żołnierze zaczęli kpić z niego. A więc, można powiedzieć ironicznie, członkom Wysokiej Rady udało się włączyć innych w zbiorowe pośmiewisko. Dołączyli do nich. Utożsamiają się z nimi. Zamiast nawrócenia, wydaje się rozprzestrzeniać drwina i śmiechy. Wydaje się, że modlitwa Jezusa nie tylko nie przynosi owoców, ale doczekała się jakby wielkiej porażki. W tym kontekście podanie octu Jezusowi trudno odebrać jako wyraz współczucia. To kolejny gest w okrutnej zabawie, którą organizują kosztem Jezusa. Bawią się Jego tytułem Jezus Król. Powtarzają za religijnymi autorytetami: uratuj siebie. A napis na tabliczce, który umieszczą nad Jego głową, będzie tylko kontynuacją ich zjadliwego żartu i ironii. To jest Król Żydowski. Jezus, który przynosi orędzie zbawienia wszystkim, wierzącym i niewierzącym, wyśmiewany jest we wszystkich językach, którymi porozumieją się ludzie najbardziej obecnie, to znaczy w czasach Jezusa, tej cywilizacji kultur tamtych czasów. Powód Jego ukrzyżowania i śmierci zostaje wyśmiany we wszystkich najważniejszych językach. Ale na tym nie koniec eskalacji tego publicznego pośmiewiska. To drwienie z Jezusa podejmuje teraz ktoś, kto dzieli z Nim ten sam los. Kto w tej chwili mógłby najbardziej Mu współczuć, najbardziej rozumieć Jezusa. Przeżywa przecież podobne katusze.
razem konają na krzyżu. Tymczasem Łukasz relacjonuje. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Drodzy, wraca obraz łotrów, na których Łukasz stara się zwrócić naszą uwagę od początku. Ale to jest taki dobry, mówiąc znowu ironicznie, dobry reprezentant wszystkich łotrów. To także mój reprezentant. Znowu nie omieszkał podkreślić, że są blisko, obok siebie. Powieszono ich, tak jak i Jezusa. Jak wiemy, u Łukasza, inaczej niż Mateusza, u Marka, jeden z łotrów, będzie zupełnie inaczej rozmawiał z Jezusem. Ale póki co słyszymy pierwszego z nich, jak urągał, wyśmiewał. Wręcz, mówi tekst, bluźnił Jezusowi. Zwraca się do Jezusa z takim dokuczliwym, retorycznym pytaniem. Jak ktoś, kto cierpi i kto w cierpieniu wylewa całą swoją złość i ta złość go wcale nie leczy, ale go zalewa. Czy nie ty jesteś pomazaniec? W tonie bluźnierstwa mówi te słowa i dodaje jeszcze inne w żartach. Wybaw więc siebie i nas. Publiczne pośmiewisko. Bawienie się Jezusem, które sprowokowały religijne elity, a potem podjęli pogańscy żołnierze. Teraz kontynuowane jest przez uznawanego za margines społeczny. Żarty zamieniają się wręcz w bluźnierstwo. Świat dzisiejszy stał się przeżarty żartami pełnymi bluźnierstwa. Przeżarty żartami ludzkiego bluźnierstwa. Łukasz stawia nas wobec tragicznej eskalacji duchowej ślepoty, religijnej, moralnej ignorancji wszystkich, z którymi razem znajdujemy się pod krzyżem. I rodzi się nieodparte wrażenie, że zamiast orędzia przebaczenia nie ono zwycięża, ale ludzka głupota. Związany z nią grzech totalnej ignorancji wobec najświętszych wydarzeń zbawczych, wobec tego, co najświętsze, można się tym zabawić. Bawią się dziełem zbawczym. Bawią się tym, co najświętsze. Bawią się konającym Jezusem. Ale musimy popatrzeć na tę sytuację jeszcze z innej strony, głębiej. Łukasz to wydobywa z głębią teologii, która jest charakterystyczna także dla jego Ewangelii. Otóż te trzykrotne prowokacje rzucone w postaci żartu, złości w kierunku Jezusa, one kryją w sobie coś więcej niż tylko raniące żarty czy bluźnierstwa. One kryją w sobie kuszenie złego. Zły chętnie wchodzi w te żarty. Chętnie wchodzi w te ludzkie, niecne, pełne bluźnierstwa zabawy. I zamienia je w pokusy. I atakuje nimi. Tych pod krzyżem. Świat cały. Jak atakował pokusami Jezusa na pustyni. Łukasz jako jedyny z ewangelistów zapisał podczas kuszenia Jezusa na pustyni, że gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. I teraz wraca. I ma świetne pole do zagospodarowania. Ludzka ignorancja, ludzka złość, bluźnierstwa, bluźniercze żarty, zabawy z tego, co najświętsze. Wchodzi w to.
na pustyni zaczął kusić Jezusa, gdy był wycieńczony 40-dniowym postem i gdy poczuł głód. A teraz wraca, gdy bezradny z wycieńczenia Jezus umiera na krzyżu. A jego taktyka jest zawsze ta sama. Wybiera chwilę i miejsca największej ludzkiej słabości. Tym pod krzyżem wydaje się, że to oni rządzą światem, że to oni panują, że to oni mają rację, że to oni oto ogłaszają nową moralność. Niepotrzebny jest im Jezus. A tymczasem nie wiedzą, że stają się miejscem kuszenia. Łukasz pokazuje nam, jak przerażająca jest ignorancja ludzi i jak może stać się narzędziem manipulacji przez złego ducha. Otóż w tych trzech sarkastycznych prowokacjach Wysokiej Rady, żołnierzy, Łotra, zauważmy, pobrzmiewa ten sam głos kusiciela z pustyni, gdy atakował Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Zły wraca, aby uderzyć w najczulsze miejsce Jezusa. To znaczy uderza w serce Jego posłannictwa. Jeśli w Ewangelii Jana znajdujemy werset, w którym wprost jest mowa o przebitym boku Jezusa, to używając przenośni oczywiście, powiedziałbym, że u Łukasza właśnie teraz jesteśmy świadkami tego momentu. Przebicia serca Jezusa. Jezus jest kuszony, poddany próbie w tym, co najbardziej leży mu na sercu, co uwierzytelnia przecież jego misję. Ci rzucający prowokacje, drwiący, gorszący się wypowiadają słowa, którymi wystawiają Jezusa na największe próby. Kuszą Jezusa. Trzykrotnie jest kuszony, by teraz zrezygnował z drogi krzyża, by się wycofał, by swoje panowanie, zbawienie świata objawił na drodze mesjańskiej potęgi. Zrób to spektakularnie. Pokaż, że jesteś silny. Niech wszyscy się dowiedzą. Używając języka współczesnej techniki, powiedzielibyśmy, stań się medialny. Przecież możesz to uczynić. Cały świat w jednej chwili jest dzisiaj globalną wioską. Może cię usłyszeć, zobaczyć. Zejdź z krzyża. Pokaż swoją moc. Dlaczego pozwalasz, by cię deptano? Ale Jezus nie schodzi z krzyża, bo zbawia nas na krzyżu, nie poza krzyżem. Musiałby zaprzeczyć całej swojej misji, zaprzepaścić dzieło, które powierzył mu Ojciec. Byśmy dobrze to zrozumieli. Nie krzyż był celem. Celem jest zbawienie. Celem jest zbawienie przez miłość miłosierną. A ta miłość miłosierna jest tak wielka, że kiedy widzi człowieka plączącego się w życiu, umierającego, jest gotowy iść za nim nawet na krzyż. Nigdy nie zrezygnuje z miłosierdzia, z miłości aż do ofiary z siebie. I wolą Ojca było, aby zbawienie dokonało się na drodze, którą podjął od poczęcia, właśnie na drodze tej miłości miłosiernej, która daje siebie do końca. Jezus zbawia świat nie przez ratowanie samego siebie. Nikt nie zbawia świata, drugich, przez ratowanie jedynie siebie. Jezus zbawia przez ratowanie nas, aż za cenę oddania życia. Dlatego nie poddaje się tej potrójnej, potwornej pokusie, która wraca pod krzyżem. Posłuchajmy Józefa Ratzingera. Sednem wszystkich pokus jest odsunięcie na bok Boga, który pośród różnych ważnych spraw naszego życia okazuje się kwestią drugorzędną. I uznanie siebie samego, własnych potrzeb, chwilowych pragnień za ważniejsze od Niego, to jest właśnie pokusa.
która zawsze nam zagraża. Wówczas bowiem odmawiamy Bogu należnego Mu miejsca, a naszym Bogiem czynimy siebie albo zagrażające nam moce. To Ratzinger. I Jezus demaskuje te pokusy. Odtąd w Nim każda pokusa może być przezwyciężona. I paradoksalnie słowa, którymi ludzie godzą w samo serce posłannictwa Jezusa, powodują, że na krzyżu podejmuje Jezus ostateczną, najcięższą batalię o nich samych, o zbawienie nas wszystkich. Ogłasza w ten sposób zwycięstwo odwiecznych planów. To dzięki nim Jezus wypełnia obietnicę roku łaski od Pana. Jezus, rezygnując z wybawienia samego siebie, pozostał solidarny ze wszystkimi, którzy w chwili śmierci oddają się z ufnością Bogu, oczekując wybawienia jedynie od Niego. Odkąd On umiera na krzyżu w samotności, biorąc na siebie każdy nasz grzech, nikt już nie umiera samotnie. Nawet człowiek najbardziej odizolowany, oddzielony, nie umiera sam. Jest z nim ten, który umierał. Umiera za każdego człowieka. Umiera zamiast mnie. Umiera razem ze mną, by mógł powstać do życia. I we wprowadzeniu do oracji i do kontemplacji już was samych z tym zostawiam. Zwróćcie uwagę na tych, którzy modlą się pod krzyżem, czy na krzyżu, jak dobry łotr, jak ten żołnierz, setnik, jak inni, którzy mówią słowa, które okazuje się, są świadkami ich przemiany. I patrzmy na lud, który kontempluje. I kontemplujmy razem z nimi tego, który zbawia. Chciałbym na koniec podzielić się z wami modlitwą, którą pierwszy raz spotkałem u ojca Raniero Cantalamessy. Modlitwa, która mi bardzo przypomina los łotra konającego na krzyżu, który woła i prosi: wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I słyszy: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Słyszy człowiek, który wie, jak sam to wyznał, jak wyspowiadał się, że słusznie ponosi kary za to, co uczynił w życiu. Jest to modlitwa jakby współczesnego, dobrego łotra. Ma swoją niezwykłą historię. Mam na myśli modlitwę odnalezioną w kieszeni munduru Aleksandra Zacepy. To był sowiecki żołnierz. Ułożył tę modlitwę przed bitwą, w której poległ podczas II wojny światowej. Pomyślmy, ułożył tę modlitwę i zapisał podczas II wojny światowej, a po raz pierwszy ukazała się w byłym wtedy Związku Radzieckim, w drugim obiegu, dopiero w roku 1972. I ta modlitwa nosi tytuł Tylko teraz. Niech będzie to modlitwa na zakończenie ostatniego pełnego dnia rekolekcji. Modlitwa przed spoczynkiem. Uczmy się jej od tego
Uczmy się jej od tego sowieckiego żołnierza. Posłuchaj, Boże. Nigdy nie rozmawiałem z Tobą. Dziś jednak mam ochotę zrobić Ci święto. Od dziecka powtarzali mi, że nie istniejesz, a ja, głupi, w to uwierzyłem. Nigdy nie kontemplowałem Twoich dzieł, ale tej nocy z leju po granacie spojrzałem na rozgwieżdżone niebo nade mną i zafascynowany jego blaskiem w jednej chwili zrozumiałem swój okropny błąd. Nie wiem, Boże, czy podasz mi rękę, ale będę mówił do Ciebie i Ty mnie zrozumiesz. Czy nie jest dziwne, że w pośrodku tego przerażającego piekła pojawiło się światło i dostrzegłem Ciebie? Nic więcej nie mam Ci do powiedzenia. Jestem szczęśliwy tylko dlatego, że Cię poznałem. O północy musimy ruszać do ataku, ale nie boję się, bo Ty opiekujesz się nami. Padł rozkaz. Muszę już iść. Dobrze było przebywać z Tobą. Chcę Ci jeszcze powiedzieć, a Ty wiesz o tym, że bitwa będzie zażarta. Być może właśnie tej nocy przyjdę i zapukam do Ciebie. Nawet jeśli do tej pory nie byłem Twoim przyjacielem, kiedy przyjdę, pozwolisz mi wejść? Ale co się dzieje? Płaczę. Mój Boże, widzisz, co mi się przydarzyło? Dopiero teraz zacząłem widzieć wyraźnie. Bądź pozdrowiony. Boże, idę. Może nie wrócę. Dziwne, ale teraz już nie boję się śmierci. Dobrej nocy. Do zobaczenia jutro na konferencji o godzinie 11:00, podsumowującej, ważnej konferencji wprowadzającej nas w tę trudną codzienność.